Ustalam kolejność spotkania Krakowskiego Klubu Zamkowego. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj będziemy mówić o Federacji Młodzieży Walczącej. Między innymi gości przedstawi Kuba, a ja tylko powiem, że realizujemy kanie wspólnie z Radiem Niepoprawna .pl oraz programem Siódmą Niezależną Telewizją Internetową. Jeszcze nim się rozpocznie spotkanie i oddam Kubie mikrofon, to poproszę panią Jolantę Janus o krótki wstęp do tego spotkania, chociaż zupełnie nie związany z Federacją Młodzieży Walczącej. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam nawiązać do spotkania, które miało miejsce bodajże 2 tygodnie temu. Było ono poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. Nie miałam wtedy możliwości przyjść tutaj, aby za pośrednictwem klubu wtorkowego, dzięki uprzejmości pana Adama Kality, podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej trzeciej kwestii smoleńskiej, która miała cel niezwykły. Upamiętnić nie tylko ofiary tragedii smoleńskiej, ale również dzieła życia niektórych z ofiar, mianowicie świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, pana profesora Janusza Kurtyki, Andrzeja Przewoźnika, chcę również wymienić postać pana generała Stanisława Nałęcz-Komornickiego i Czesława Cylińskiego, żołnierzy AK. To dzięki panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i panu profesorowi Januszowi Kurtyce obchodzimy co roku Dzień Narodowy Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tegoroczna kwesta była poświęcona temu wspaniałemu patriotycznemu celowi, ale środki zebrane podczas tej kwesty posłużą do prac, które będą miały na celu znalezienie mogił z oddziałów Henryka Flamy, mogił żołnierzy z oddziałów Henryka Flamy, Bartka, pseudonim Bartek. Zostali oni zamordowani w 1946 na Śląsku Opolskim. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i odczytam jeszcze króciutko podziękowanie, które przyszło z Warszawy. Przyszło z Warszawy z Fundacji Łączka, bowiem ona miała sprawować patronat nad tegoroczną kwestą. Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie podziękować za udział w trzeciej kwestii smoleńskiej, która odbyła się w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzach Krakowa. Celem kwesty było pozyskanie środków na prace związane z poszukiwaniem informacji o nieznanych miejscach pochówku żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziałów Henryka Flamego Bartka, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez bezpiekę w 1946 roku na Śląsku Opolskim. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zebrać środki w wysokości 17 023 zł. Pieniądze te pozwolą Fundacji Łączka przystąpić do działań mających na celu odnalezienie miejsc, w których zostali pogrzebani zdradzeni o świcie najlepsi synowie naszej ojczyzny, żołnierze antykomunistycznego podziemia. O rezultatach naszych poszukiwań poinformujemy Państwa, uczestników części trzeciej kwestii smoleńskiej i wszystkich hojnych darczyńców. Wyrażamy wielką wdzięczność za wsparcie naszej akcji i za poświęcony przez Państwa czas. Łączymy wyrazy szacunku. Zarząd Fundacji Łączka, Tadeusz Pużański, prezes Fundacji, Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji, inicjator i organizator trzeciej kwestii smoleńskiej, Jolanta Janus. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że wśród nas są tutaj uczestnicy tej kwestii. I pozwolę sobie osobiście wręcz podziękowanie pani profesor Henryce Kramarz, pani Sławie Bednarczyk, dzięki której odbyła się kwestia na cmentarzu salwatorskim, o panu Jerzemu Sonikowi, panu Adamowi Kolicie serdecznie dziękuję. Myślę, że nie chyba nie pominęłam nikogo.
I również dla pani Alicji Kombraciuk przekazuję podziękowania przez panią Sławę Biednarczyk. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Był to wielki zaszczyt uczestniczyć w kweście na cmentarzu Bakowickim. Wyrażamy ogromną wdzięczność organizatorce, głównej organizatorce oraz wszystkim współorganizatorom kwesty, a także tej pięknej inicjatywy, która ma swoją kontynuację. Szczęśliwe Boże i żeby nam tylko siły dopisywały to jakoś tam, chociaż to jest tylko minimum jakieś w stosunku do tej pracy, którą pani wkłada oraz najbliżsi współpracownicy. Bóg zapłać, dziękujemy. Bardzo dziękuję. To dzięki państwu, takim otępną pani profesor jak pan profesor Andrzej Nowak, pan profesor Janusz Kawecki i wielu innych znanych osobistości brał udział w tegorocznej kwestii. Dzięki wszystkim wolontariuszom wspaniałym. Dziękuję Adamie za to, że wspierasz tą kwestię w tym roku i mimo licznych obowiązków szefa sztabu mogłeś uczestniczyć w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za nutę tego podniosłego tonu, który środowiskom patriotycznym powinien towarzyszyć na wieki wieków, a tymczasem chciałbym przywitać dwóch znakomitych gości dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim współautora solidnej monografii o krakowskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Ja bym powiedział może nowochódzkiej i Kraków też tam się pojawiał. No Future. Maciej Gawlikowski jest z nami. Prosimy powitać po krakowsku oklaskami. Był autorem nieobecny dzisiaj z nami pan Mirosław Lewandowski, ale jest też z nami publicysta Nowego Obywatela i Gazety Polskiej Codziennie, który tę książkę też popularyzuje, komentuje, recenzuje i pobudza wokół tej książki do dyskusji pan Krzysztof Wołoćko. Serdecznie witamy. Ja natomiast z krakowskich arkanów przychodzę do państwa i mam przyjemność tutaj na Rogu Brackiej i Reformackiej prowadzić dla państwa to spotkanie. Pozdrawiamy też słuchaczy Niepoprawnego Radia, którzy przed chwilą pewnie skończyli słuchać wykładu, słuchać dobrze? Słuchać. Wykładu profesora Nowaka w Warszawie widzowie programu siódmego internetowego kanału telewizyjnego. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z książką szczególną. Otóż blisko 1000 stron. Tu lepiej. Dalej od ust. Tu lepiej. Może teraz, tak. Blisko 1000 stron relacji, dokumentów, zanotowanych rozmów z uczestnikami wydarzeń, ale też dokumentów bezpieki, zdjęć i fragmentów ówczesnej pracy. Lata 80. przedstawione jako no future, bez przyszłości dla ówczesnej młodzieży, która znalazła w sobie taką dynamikę, o której marzą dzisiaj środowiska niepodległościowe. Marzą, aby młodzież dzisiaj ruszyła się i pokazała władzy to, co 20 parę lat temu. Zanim przejdziemy do samej książki, chciałem spytać współautora, pana Macieja Gawlikowskiego, o pewną specyficzną rolę, jaką przybrał w pisaniu, ponieważ jest współautorem, redaktorem tych licznych wypowiedzi, które przytacza w książce, ale jest też bohaterem tej książki, uczestnikiem wydarzeń. Pojawia się chociażby przy strajku głodowym w kościele na Bieżanowie. I te role budzą u wielu pewnie potencjalnych krytyków niepokój. Jak połączyć, aby obiektywnie przedstawić, aby znaleźć tutaj też te rysy, te trudności? Czy nie było pokusy, czy w jaki sposób, jakie uczucia towarzyszyły panu przy opisywaniu wydarzeń, których był pan świadkiem? Na ile dokumenty zaprzeczały temu, co pan pamiętał, albo uzupełniały to? Na ile trzeba było zweryfikować własne odczucia co do tamtych wydarzeń? Głównie tutaj pojawiam się jako osoba prowadząca w imieniu FMW Wiec 13 października 1988 roku w miejscu
miejscu, gdzie zamordowano, gdzie funkcjonariusz SB zamordował Bogdana Łosika. I przyznam się Państwu, że ja w ogóle zapomniałem, że ten wiec prowadziłem. Nigdy, dając żadne relacje, o tym nie wspominałem. Dopiero przygotowując się do książki, ze zdumieniem usłyszałem od jednej i drugiej osoby, przeczytałem w dokumentach bezpieki. Dopiero wtedy to sobie przypomniałem, więc to najlepiej świadczy o tym, że jakiś tam udział w tych wydarzeniach nie rzutuje bezpośrednio na moją pracę, nie rzutował. Natomiast orientacja w tamtych czasach, w tamtych wydarzeniach zdecydowanie pomaga przy pisaniu takich książek, bo znam część ludzi, wiem o czym piszę. Trudniej jest pisać o rzeczach, których się nie było świadkami. Ale w żaden sposób ja nie byłem zaangażowany bezpośrednio w FMW. Patrzyłem na to z zewnątrz i tak naprawdę o historii FMW dowiadywałem się dopiero z dużym zdumieniem, przygotowując razem z Mirkiem Lewandowskim tę książkę. Szczerze powiem, że nie doceniałem FMW. Właśnie skorzystałem jakby ze swojej pamięci, z ówczesnej, wówczas działając. Nie doceniałem, jak potężna jest to organizacja, jak duża robota jest robiona, jak wydawało mi się to znacznie mniejsze jako obserwatorowi z zewnątrz. Na szczęście, o ile wiem, lektura tej książki jest również zaskoczeniem dla wielu uczestników Federacji, którzy również się dowiadują o historii Federacji, bo jako że organizacja była części dużej tajna przez lata, to o wielu działaniach po prostu jedni o drugich nie wiedzieli. Miałem pewien dysonans podczas lektury książki, ponieważ, proszę Państwa, w tej wartkiej akcji, bo czyta się to jak powieść sensacyjno-kryminalno-polityczną, tam faktycznie czuć te uderzenia pałek ZOMO, czuć gaz podczas demonstracji i słychać te bombki z farbą rozbijające się o płaszcz Lenina w Nowej Hucie. Dużo jest tych relacji i zdjęć, które ten opis ubarwiają. I pojawia się też pytanie, jak rozmawiał Pan z uczestnikami tych wydarzeń, na ile oni pamiętali wiernie tamte wydarzenia, które po dwóch, trzech dekadach mogły ulec pewnie takiej sentymentalizacji, tak? Można było upiększyć, zwiększyć swoją rolę. I znów Pan konfrontował to z twardymi danymi, tak? Bezpieka pisała, ilu ich było, kto prowadził ich zdaniem tę demonstrację, kto był największym zagrożeniem, czyli właściwie bohaterem danej demonstracji. I tu ta książka pozwala spojrzeć na taki pewien heroizm młodzieży lat 80. Przez pryzmat twardych danych. Czy tutaj były rozdźwięki? Zawsze tak jest z dotychczasowej pracy tego typu, mogę powiedzieć, zawsze tak jest, że ludzie pamiętają wybiórczo, wszyscy pamiętamy wybiórczo. To, co ja mówiłem, ja pewnych rzeczy, których brałem udział, w ogóle nie pamiętam. Inne później się okazuje, przy konfrontowaniu tego z pamięcią innych ludzi, tutaj Leszek Jaranowski najlepiej mógłby o tym powiedzieć, jedna taka historia, że dopiero jak się własną pamięć konfrontuje z czyjąś pamięcią, to się okazuje, że nie zawsze pamiętamy to tak. Czasem właśnie wydaje nam się, że nasza rola była większa, albo że czyjaś była mniejsza, ze względu na jakieś antypatie. Dlatego tutaj przyjęliśmy zasadę, że zbieramy dużo relacji, weryfikujemy w ten sposób właśnie fakty, że opowiada o tym po kilka osób, plus sięgamy po te relacje bezpieki, które założenie, jakie przyjmujemy zawsze, to jest takie, że jeżeli bezpieka napisała, że tyle i tyle osób było i ten prowadził i trasa była taka i taka, to wcale niekoniecznie tak było. I bardzo często się okazuje, że bezpieka pisze bzdury. Całe to rozpracowanie FMW wskazuje, że zupełnie typują inne osoby, przypisują działalność FMW ludziom, którzy z FMW nie mieli nic wspólnego. To też traktujemy materiały bezpieki jako jedno ze źródeł, ale nie jako rozstrzygające, nie jako krynicę prawdy.
A przepraszam jeszcze o tym heroizmie. Tutaj staraliśmy się, żeby ta książka nie była kombatancka, żeby to nie były opowieści partyzanckie. Myślę, że się to udało. I też dla nas ważniejsza była historia, opisanie historii fajnych, młodych, normalnych ludzi, którzy imprezowali, jeździli do Jarocina, spotykali się, oprócz tego prowadzili tę działalność. Czy nawet może przede wszystkim niektórzy, bo to była działalność, która wypełniała dużo czasu wolnego, ale tutaj nie staraliśmy się budować pomników i wynosić na piedestał kolegów z FMW, aczkolwiek to oddajemy im to co należy oddać. Dziennikarze dzisiaj pełnią rolę kontaktów z ludem, w tym wypadku z czytelnikami i z bohaterami tej książki. I tutaj pana Krzysztofa chciałem zapytać o relacje pierwszych relacji, reakcje pierwszych czytelników, z którymi pan miał styczność. Co oni o tej książce twierdzą, czy czegoś w niej brakuje? I czy są zawarte w tej książce też takie właśnie mniej lukrowane aspekty, tak? Czyli właśnie te Jarociny, życie towarzyskie, które odbiega od takich hagiograficznych wątków. I czy już jakieś zastrzeżenia wobec tej książki są wystosowane? Może jacyś kombatanci czują się niedocenieni? Myślę, że mógłby pan też na ten temat powiedzieć. Każdy ma prawo wybrać źle. Każdy ma prawo do własnej pamięci i szczególnie świadkowie bezpośredni tych wydarzeń. Ja jestem kimś, kto przychodzi z zewnątrz, z pokolenia dobrych 10 lat ludzi młodszych, bohaterów tamtych wydarzeń. Moja perspektywa jest inna. Natomiast to, co uderza w tej książce, to jest pokazanie prozy życia tamtych czasów. Znaczy pokazanie rzeczywistości młodzieży, która dorastała na zagazowanych ulicach, tak? Która od zabaw dziecinnych na podwórkach tych perelowskich przeszła do jakiejś bardziej świadomej działalności społecznej w takiej, a nie innej atmosferze, czyli połowa lat 80. jeszcze realia stanu wojennego, poczucie beznadziei dość długo dojmujące, ponieważ do 87 roku świadkowie epoki dość zgodnie podkreślają, że to był czas takiego straszliwego marazmu i dopiero strajki 88 roku, także nowochódzkie, tam strajk zaczął w walcowni zgniatacz Andrzej Szewczuwaniec, Szewczuwaniec, niektórzy, tak, to jest prawidłowa wersja. Dopiero ten rok 88 przyniósł taką eksplozję aktywności. Chociaż wtedy Forum Federacji Młodzieży Walczącej już istniało od kilku lat. Ale generalnie to, co uderza w tej książce, to bardzo precyzyjne, opracowywane na podstawie i dokumentów historycznych, i dokumentów SBC, ale przede wszystkim świadków tamtych wydarzeń, taki bardzo drobiazgowy opis ich życia młodych robotników, ludzi, którzy kształcili się na robotników. No pewnie nieco mniej było tej inteligencji przyszłej tych licealistów, tak, taką emblematyczną postacią jest Bogdan Rymanowski, ale główna część tych chłopaków, tych dziewczyn z Nowej Huty, z techników ze szkół zawodowych, to byli tacy najzwyklejsi ludzie, często z awansu, ich rodzice byli z awansu społecznego PRL, tak, tego nowochódzkiego. To też jest swoisty paradoks, że ktoś mógłby powiedzieć, tak, to są te pokolenia, które zostały wychowane w PRL-u, wszystko zawdzięczały PRL-owi, więc nie powinny się buntować. Tymczasem jakby było zupełnie inaczej. Jeszcze autor, współautor, który jest z nami, mam nadzieję, że podzieli się też refleksjami, których w książce nie umieścił, może też jakimiś przemyśleniami, które dotyczyły, powiedzmy, ducha tamtych czasów, ducha Federacji Młodzieży Walczącej. W piątek miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Cęckiewiczem, który, jak wiecie państwo, w wielkim teraz dyskursie narodowym
No, na przykład kwestionuje pewną tradycję powstańczą w Polsce, powstanie warszawskie, w roli Armii Krajowej. I właśnie miałem z nim spór na temat tego, czy Solidarność, czy ten ruch lat 80., Federacja Młodzieży Walczącej, miało coś w sobie z tego ducha konspiracji. No i profesor kwestionował, że to są późniejsze racje, ci co się odwołują do lat 40., to oni dzisiaj tak mówią, wtedy tak nie myśleli. Ale tak naprawdę w tej książce właśnie znalazłem potwierdzenie dla tego romantycznego trochę ducha. Dla wsparcia, no, że powiem, przeciwników profesora Cęckiewicza, który do tej książki napisał wstęp. I tu Włodzimierz Pietrus o początkach swojej działalności konspiracyjnej mówił autorom tak. Wiedzę na temat tworzenia struktury zdobywaliśmy z prasy związkowej. Były też takie wydawnictwa jak Mały Konspirator. Koledzy zaczytywali się w książkach o Powstaniu Warszawskim, Armii Krajowej, Szarych Szeregach, ja może trochę mniej. Tam też były wzorce tworzenia struktury tak zwanej piątki, gdzie jeśli ktoś wpadał, to rozpracowanie nie szło dalej. Doszła do tego jeszcze przysięga, stosowana nie od początku, ale już w czasie większej jawności. Dalej jest mowa o tym, że przysięgano na Biblii krzyż. Jest to podniosłe i chyba czytelne czerpanie z wzorców poprzednich pokoleń. Jest tutaj też z nami oczywiście Adam Kalita, który podobną przysięgę pewnie pamięta, którą złożył Janusz Kurtyka, gdzie ta przysięga miała się odbywać między innymi na Wawelu. Więc jest ten akcent pewnej podniosłości z wcześniejszych pokoleń. Gdyby pan miał zabrać stanowisko, czy w latach 80. ten duch oporu brał swoje źródła z konspiracji wcześniejszych pokoleń, jak by pan się do tego stosunkował? Znaczy na pewno młodzież, zwłaszcza nowogródzka, na pewno ludzie, którzy przez lata kształtowali się przez te pierwsze dwa lata stanu wojennego, jak się kształtowali w walkach ulicznych, demonstracjach, i na pewno ten tutaj duch tak insurekcyjny był żywy. Na pewno to jest taka postawa. Ale czy to jest postawa w jakiś sposób wywodząca się z tradycji żołnierzy wyklętych? Myślę, że w niewielkim stopniu. To znaczy, tylko wtedy, jeżeli to były tradycje rodzinne. A te tradycje rodzinne bardziej, tak jak mówił Krzysztof, bardziej rozmawiałem z wieloma ludźmi z Federacji, z Huty, no to niewielu ludzi miało takie historie rodzinne. Więc myślę, że to po części to potwierdza tezę Sławka Cęckiewicza, po części nie, to znaczy to wszystko zależy też od okresu. Inaczej te podniosłe przysięgi, to jest bardziej stan wojenny, to jest bardziej ten okres. Później już nie. Federacja, na pewno federacja jako całość, to trudno powiedzieć, żeby jakoś bezpośrednio się z tych tradycji takich właśnie arłowskich czy żołnierzy wyklętych. To też początek, to właściwie okres przedfederacyjny jeszcze i to też tylko część. Natomiast myślę, że jednak większość w tym początkowym okresie to był prosty, taki zwyczajny sprzeciw, to nie jest wartościowanie, że to jest coś złego. To był normalny, taki naturalny sprzeciw wobec tego całego syfu, który nas otaczał, tego tego zniewolenia, tych kolejek, też spraw bytowych, to nie tylko jakby ideologicznych. I przede wszystkim to był ten sprzeciw. To był też sprzeciw, też na początku często to co podkreślamy też tytułem książki, to był też sprzeciw wywodzący się z jakiejś fascynacji na przykład muzyką punkową, która wtedy wyrażała bunt młodego pokolenia. Tu nie ma spraw jakichś ideologicznych, to nie o to chodzi, bo ktoś będzie lewicowy, nie lewicowy, to nie, to chodziło po prostu o... Tu ta polska muzyka punkowa nie była w dużej części w ogóle lewicowa, to ani prawicowa, to nie. To był po prostu zwyczajny bunt przeciwko temu, co się działo. Z tym, że to dotyczy głównie pierwszego okresu. Zwróciłbym też uwagę, bo w
pana pytaniu pojawiła się ta kwestia ewentualnego sprzeciwu potencjalnych czy realnych czytelników, na przykład wobec tekstu, który opublikowałem w Plusie Minusie w Rzeczypospolitej, i tam faktycznie pojawił się głos jednego z liderów gdańskiego, trójmiejskiego, Mariusza, pana Mariusza Domana, no i on stwierdził, że jego w tekście i dyskusja jakby też zeszła na samą książkę, zbyt słabo podkreślony jest wątek niepodległościowy. No i tu jest rzecz interesująca. Ja na przykład w swoim artykule wspominałem o tym, że Federacja była zaangażowana już w 1989 roku razem z KPN-em w okupację siedzib wojewódzkich PZPR i no, próby wymuszenia na ówczesnych władzach kontroli na tym, co się na przykład będzie działo z aktami, z których, jak wiemy, w tamtym czasie została skutecznie przez zutylizowana na śmietniku historii. Tak, i akcja Sowieci do domu, która to akcja też spotykała się już wtedy z oporami starszych kolegów z opozycji, tak to sobie powiedzmy. Ale no właśnie ten wątek niepodległościowy. Te akcje, Federacja czy uczestniczyła w nich dzięki, inicjatywa jakby wychodziła od KPN-u, czyli od Konfederacji Polski Niepodległej. I tu jest taki ciekawy wątek, że rozmawiałem, robiłem duży wywiad z Markiem Kurzyńcem z Wolności i Pokoju, z Cezarem Miszejewskim z warszawskiego, z nieemigracyjnego PPS, który się reaktywował w latach 80. I obaj mówili, że im na pewnym etapie najbliższy był KPN. Miszejewski mówił, że kiedy był w liceum, to on się dowiedział o Katyniu z prasy podziemnej, którą kolportował brat jego, który miał starszego, jego kolega, który miał starszego brata w KPN-ie. No i te broszury docierały do licealistów. A Kurzyniec stwierdził z kolei, że jemu pod względem jakby organizacyjnym, środowiskowym czy środowiskowo-towarzyskim najbardziej odpowiadał KPN, ale z kolei nie odpowiadał mu ze względu, jak on to nazwał, na egzekwię nad trumną marszałka. Ale to jest właśnie ciekawe, że ten wątek jakby KPN-owski się przewija, silnie niepodległościowy, i myślę, że tu jeszcze jest problem tego, jak środowisko KPN-u, ale także środowisko FMW i wiele innych młodych środowisk opozycyjnych końca lat 80. zostały praktycznie wyrzucone poza obręb pamięci historycznej i polityki historycznej. Jeśli chodzi o tutaj sytuację w Krakowie, Krakowska Federacja bardzo, bardzo uważała, żeby się nie wiązać z żadną czy partią polityczną, czy organizacją polityczną. Bardzo tutaj podkreślała swoją niezależność, stąd była współpraca oczywiście bliska, były kontakty, natomiast tu bardzo, bardzo ostro podkreślali, że nie są tak jak są odrębni wobec Solidarności, tak samo są odrębni wobec KPN-u, LDPN-u czy SW. Tutaj to też ważne, że to było bardzo, bardzo ta niezależność podkreślana. A może ta niezależność brała się z pewnej takiej bezideowości, bo no, można by zarzucić, to przecież była banda chuliganów, poniszczyli sobie pomniki, porzucali sobie jakimiś tam kamieniami w ZOMO. Wcześniej, pan sam to przyznaje w książce, no były takie przypadki, że oni się bili między sobą, między osiedlami, prawda? Były takie gangi osiedlowe i one potem przerosły się. Może po prostu znaleźli sobie fajniejszego przeciwnika. Muzyka punkowa, wobec rodziców nie było się co buntować, więc sobie znaleźli. A teraz dorabiamy do tego niepodległościową ideologię. Może to zwykła chuliganka, pan tutaj pisze apoteozę jakichś tam bandytów. W tym kierunku trochę szła krytyka już ze strony kolegów, starszych kolegów z Solidarności w roku 89 czy 90, to właśnie podkreślanie tych wątków chuligańskich. Tutaj cała sprawa, właśnie mamy rocznicę okrągłą usunięcia pomnika Lenina. No, usunięcia, które zawdzięczamy akcją Federacji, bo na pewno wtedy Lenin z
Centrum Nowej Kultury by nie zniknął, gdyby nie te demonstracje Federacji. No i tutaj był tutaj rzeczywiście tak, mniej więcej w ten sposób podsumowywano FMW. Tutaj cytujemy kilka takich sytuacji, kiedy czy to Mieczysław Gil, czy Edward Nowak, no, zwracają się do kolegów z FMW bardzo nieparlamentarnie w trakcie tych akcji, kiedy padają groźby, kiedy no, próbuje się w różny sposób jakoś z tego, jakoś to FMW spacyfikować. No, niestety okazało się, że po Federacji rok później już śladu właściwie prawie nie zostało, no a Gil z Nowakiem długie lata Polskę urządzili. Gil do dzisiaj jako senator, no można powiedzieć, że współrządzi. Myślę, że tutaj nie ma co się bać nieparlamentarnych słów, bo książka jest po prostu krwista, opisuje rzeczywistość. I tutaj wspomnienie jednego z działaczy FMW, a właśnie z manifestacji. Wspominał tak. Podszedł do mnie Gil, wziął mnie na stronę i z wściekłością wycedził. Kurwa mać, co wy wyrabiacie? Jeżeli nie przestaniecie, to inaczej pogadamy. Dla mnie to był szok, że miał o to do nas pretensje. Jak można było myśleć takimi kategoriami? Tu chodziło właśnie o kwestię tego pomniku Lenina, gdy już premier Mazowiecki miał lecieć do Moskwy i ten pomnik Lenina, jego niszczenie mogło być uznane przez wschodniego sąsiada za prowokację. Czy mógłby pan nakreślić, na ile świadome było to przejście od pewnego antykomunizmu do antykompromisu z komunizmem, tak? Do tej części Solidarności, która po prostu poszła na układ przy okrągłym stole. Czy to było świadome, czy było dyskutowane? Czy Federacja była rozdarta? Tutaj nie można, też często dzisiaj się mówi, że przypisuje się ten błąd popełnia na przykład profesor Dudek w opracowaniach, wymieniając FMW jako siłę, która w całości była przeciwko porozumieniu okrągłego stołu, przeciwko kompromisowi. Czy tak nie było. W samej krakowskiej FMW te zdania były bardzo podzielone. Ludzi tak świadomie z powodów ideowych odmawiających współpracy z Komitetem Obywatelskim było naprawdę niewielu w Federacji. Bo tu to też się wiąże z tym, że no tak jak opowiadał niezwykle człowiek godzien szacunku i wspaniała postać Zbigniew Ferczyk, no opowiadał, że właśnie odpowiadając za tą kampanię czerwcową kandydatów Solidarności w Nowej Hucie, no opowiadał, jak po prostu każdego z tych federatów musiał namawiać, mówił, no chłopaki, no przyjdźcie, pomóżcie, ja wiem, macie zastrzeżenia. I mówisz, no dawało się. Tutaj elementem był Wojtek Polaczek, który w ciągu dnia kleił plakaty Komitetu Obywatelskiego Solidarności, a jak sam mówi, w nocy kleił plakaty wzywające do bojkotu. Więc to było takie już rozdarcie, wręcz już dzielące jaźń. I to tutaj, tu w tej końcówce trzeba powiedzieć, że na federacji brakło jakiegoś jednolitego przywództwa i brakło właśnie jakiejś myśli politycznej. Brakło to, że federacja tak obsesyjnie strzegła tej niezależności, trzymania się z dala od sił politycznych, to miało duże plusy, ale też miało ten minus, że no w pewnym momencie zostali sami musieli podjąć decyzję, opowiedzieć się po którejś stronie, co no w wypadku na ludzi nastoletnich, czy maksimum 20-letnich, nie mających doświadczeń w polityce, no trudno od nich wymagać, żeby dokonali świadomego wyboru, mądrzejszego niż wybrało 90% ich starszych kolegów z Solidarności. Trudno dzisiaj na zajęciu postawić. Wsparli w dużo większej części wybory czerwcowe, ten cały kompromis, natomiast bardzo szybko przyszła frustracja, bardzo szybko przyszło zorientowanie się, że to jest nie tak. I wtedy też, no to co piszemy w książce, że niestety nie doszło do takiej fideszyzacji, że Federacja nie poszła drogą Fideszu, nie była w stanie stworzyć samodzielnie siły politycznej. Też być może z tego powodu, że liderzy tego środowiska w Krakowie, bliscy wiekiem liderom Fideszu, mieli ze sobą
no, nierzadko 7 lat, 6-7 lat ciężkiej takiej podziemnej pracy, wyniszczającej ciężkiej pracy, byli wypaleni. Wielu ludzi mówi, że po prostu po tych latach działalności podziemnej, działalności kosztującej wiele nerwów, że byli wypaleni. Ich odpowiednik, ich koledzy węgierscy nie mieli takiej tradycji. Oni wchodzili dopiero, byli świeży, mieli otwarte głowy na tworzenie czegoś nowego. Tego tutaj zabrakło i dlatego FMW zniknęła, nie pozostawiając po sobie prawie nic. W sensie struktur. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo tu, proszę Państwa, pojawia się diagnoza. Nie tylko, że jest źle, czy że było źle, ale jak działać, by ta energia przekuła się w skuteczność struktur, tak? Bo pokrzyczeć, pomanifestować, to nie wystarczy. I tyczy się to tak samo chyba współczesnych czasów. 3 dni temu był wielki marsz w Warszawie, ale czy marszami da się zmienić Polskę, to pytanie chyba jest retoryczne. Tymczasem chciałem pana redaktora Wołodźko zapytać, jako czytelnika, jako recenzenta, no tę książkę czyta się jako historię, no ona nie jest beletryzowana, ale czyta się jak powieść. Jest dynamiczna, z jednej strony wylewa się ten brud PRL-u, ta szkoła, te szkoły, do których chodzili bohaterowie FMW, z popielsiem Lenina na korytarzu, z dyrektorem niepozwalającym iść na pielgrzymkę Jana Pawła II, gdzie karało się za noszenie Matki Bożej w klapie, prawda? To taki marazm, brud, defetyzm, a z drugiej strony no, naprawdę taka, powiem współcześnie, kozacka młodzież, tak? Która potrafiła wyjść z tych szarych blokowisk. Ale jak pan czytał tę książkę, co pana tak najbardziej poruszyło? Tak jakbyśmy mieli wspomnieć najmocniejszy akcent powieści, tak? Sensacyjnej. Co tu było takiego, co panu zapadło w pamięć? Ja w ogóle jak polska młodzież, może już nie młodzież, lubię te piosenki, które już znam, czyli więc najbardziej zainteresował mnie wątek z próbą spalenia Lenina w Nowej Hucie. Chociaż cała ta kwestia tych gier i zabaw młodzieży na świeżym powietrzu z tamtych czasów jest kwestią interesującą także poprzez to, że oni no, wykazywali się dużą inwencją, żeby uprzykrzyć nielubianej przez siebie schyłkowej komunie życie. No i to są te akcje z wstrzykiwaniem kwasu masłowego przez zamki do mieszkań różnych nielubianych postaci, niszczeniem samochodów jakichś krakowskich, PZPR-owskich VIP-ów, zamurowywaniem jajek w ścianach mieszkań tych panów, urządzaniem jakiejś kociej muzyki i tak dalej i tym podobnie. Bo z jednej strony można powiedzieć, że no i to jest taki zarzut tej starej opozycji, że wy chłopcy, tak, przepraszam, ja to jakby cytuję, wy chłopcy nigdy nie dostaliście porządnie po tyłku, po dupie, więc ja cytam z was opozycjoniści, tak, ale no czasy były takie, oni ryzykowali w taki sposób, jaki mogli. Mogli nie robić nic. Mogli oglądać festiwal żołnierski w Kołobrzegu, czy jakby jeździć tylko na Jarocin, o, może w ten sposób. A jednak podejmowali jakieś działania i jakieś, no szykany były różne. Szykany ich spotykały naprawdę różne i też wiem, że pan chciał uniknąć tego wątku martyrologicznego, ale tu także pojawia się kwestia tych osób, którym no, połamano życiorysy, którym w różny sposób zaszkodzono, którzy mieli duże trudności, żeby się pozbierać, przynajmniej na początku lat 90. No ale są także przypadki morderstw. Ja niedawno skończyłem książkę Romaszewscy, autobiografia do wywiadczeka z Romaszewskimi. No i tu jest wspomniane Morzejko, Lech Morzejko z Federacji, który został zamordowany gdzieś tam już na początku
tutaj przemiany ustrojowej. Więc to są rzeczy przykre. W ogóle ciekawa rzecz, bo Romaszewski taką laurkę wystawia Federacji w swojej książce. Pozwolę sobie zacytować. Choć relatywnie silna była organizacja Wolności Pokój, on już opowiada o końcu lat 80., to już na przykład Niezależne Zrzeszenie Studentów było słabsze niż w 1981 roku. Pojawiła się natomiast nowa, radykalna organizacja. Techniczne aspekty się nie zmieniły, zawsze awarie od 30 paru lat. Albo i dłużej. Tak. Pojawiła się natomiast nowa radykalna organizacja, czyli Federacja Młodzieży Walczącej, a także organizacje pokrewne. I Romaszewski mówi dalej. Choć zarazem cały ów ruch młodego pokolenia, NZS, Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej, były zdecydowanie żywsze niż opozycja w zakładach pracy. Ale też młoda Solidarność to mit. Do nas ze strajkujących zakładów przyjeżdżali starzy działacze. Więc widać tu tutaj ciekawą rzecz, że właśnie już ta starsza opozycja, ten rok 88, że to w dużej mierze robili właśnie ci licealiści, czy ci troszkę starsi ludzie, bo to starsze pokolenie już naprawdę miało dość po stanie wojennym i jakby nie chciało mieć święty spokój, nie chciało ryzykować. Owszem, ci wielcy gracze Solidarnościowi z tej wyższej półki, tutaj też się pojawia w książce taki wątek tego, no, że ta starsza Solidarność takim niezbyt przychylnym okiem patrzyła na tych młodych opozycjonistów. No, oni jakby grali już w swoją grę, która w ostateczności doprowadziła do okrągłego stołu. A ci młodsi po prostu się buntowali, bo uważali, że to jest ich sposób na życie. Zresztą krakowskie zadymy, te dwie fale lutowych i majowych zadym, to jest na dłuższą opowieść moim zdaniem, przynajmniej te majowe, to ewidentnie przez władzę wręcz podsycane. To był też straszak, to był prosty układ, że władza straszyła Solidarność rosnącą radykalną opozycją młodzieżową. To było tak, że albo się dogadacie z nami, jak Polak z Polakiem, albo za chwilę przyjdą ci radykalni młodzi ludzie, rozpieprzą i nas, i was, kolego Gil, czy kolego Nowak, czy kolego Kerenek. I w ten sposób to było prowadzone i tutaj akurat Kraków jako miejsce, gdzie ta młoda opozycja była bardzo silna i wpływowa pod koniec lat 80. był dla nich znakomitym miejscem do pokazania tutaj. Wtedy te sceny w dzienniku telewizyjnym, który poświęcał na przykład 10 minut na relacje filmowe pokazujące drobiazgowo, jak tutaj się tłucze domowców. I to widać, że to była gra mająca na celu przyspieszyć ten historyczny kompromis. Z tymi kompromisami też chyba nie jest tak dobrze, bo ta Solidarność na pewno zaprzepaściła potencjał Federacji Młodzieży Walczącej, bo oni mogli tym grać. To oni mogli mówić czerwonym, patrzcie, dogadajcie się lepiej z nami, bo my tu mamy jeszcze za sobą radykałów, tak? I to jest naturalne w sztuce negocjacji, że są osoby trzecie, które jak widmo patronują. I to jest potencjał buntu, który nie był wykorzystany. Ale tutaj, tak jak drodzy Państwo, podczas lektury wróciło mi to Powstanie Warszawskie, ta tradycja buntu polskiego od Konfederacji Barskiej, bo oni się organizowali i byli rozbijani przez SB jak gniazda Konfederacji w XVIII wieku. Zrobiono jedno, wyrosły dwa nowe. Ale wraca mi też jeszcze motyw Brandysa, koniec świata szkoleżera, to wraca mi motyw tych najbardziej radykalnych, którzy po latach też idą na kompromis. Czy zna Pan losy dzisiejszych, tych bohaterów swojej książki, co oni robią dzisiaj? Bogdan Iwanowski, Włodzimierz Kurczyk, czy nadal walczą o tą niepodległą, antykompromisową prawicę, o Polskę maksymalną niepodległościową, czy też poszli na kompromisy, czy ten radykalizm nie zasnął po pewnym czasie i kiedy?
To jest bardzo różnie, bo Krakowska Federacja była bardzo zróżnicowana. To jest tak ta część starego Krakowa, bardziej zbliżona do właśnie tej ludowej części Solidarności, poza radykałami wówczas takimi jak na przykład Grzegorz Lipiec, który mimo że z Krakowa, to trzymał tą częścią zadymiarską i ostrzejszą. Dziś szef Małopolskiej Platformy. Więc krakowska część bardzo bardziej ugodowa, nowochucka zdecydowanie ostrzejsza. Bardzo różnie się te losy potoczyły. Od właśnie takich karier politycznych, nielicznych, takich jak Włodka Pietrusa, który tutaj jest znaczącą osobą w krakowskim PiS-ie i oby w PiS-ie jak najwięcej takich osób jak Włodek, poprzez właśnie Grzegorza Lipca, który kieruje Platformą, dziennikarzy, którzy tak jak Bogdan Romanowski czy Kaśka Kubisiowska, ale są też przykłady zupełnie przeciwne, to znaczy bardzo, bardzo zaangażowanego, zwłaszcza właśnie w demonstrację kolegi, który na początku lat 90. wylądował pod mostem, po prostu został bezdomny, miał bardzo poważne problemy, no ale pozytywne, wygrzebał się, skończył zaocznie zrobił licencjat, pracuje, żyje, ma się dobrze, więc też jest to historia z pozytywnym zakończeniem, ale też pokazuje, że bardzo różnie to było i ten kolega właśnie wtedy będąc na dnie zwracał się do ludzi, liderów Solidarności, których znał z tych demonstracji, prosił o pomoc nawet nie finansową, tylko o to, żeby nawet o radę, żeby ich skierowali, żeby mu coś pomogli. No jak twierdzi, spotkał się z zupełną obojętnością. I to też wiele mówi o tych naszych losach właśnie, zwłaszcza w początkach III RP, kiedy bardzo wielu ludzi, to właśnie ten mechanizm był federacji, bardzo wielu ludzi zajęło się sobą, zakładało rodziny, musiał zadbać o to, żeby mieć pieniądze na tą rodzinę, żeby móc kupić mieszkanie, żeby znaleźć pracę. Trudno mieć jakikolwiek zarzut, żeby ludzie się po prostu zajęli sobą. Myślę, że z dużą szkodą dla Polski. Że to, że nikt nie pomógł jakoś nie zagospodarował tych ludzi, nie pomógł, no, to na pewno jest duża szkoda dla Polski. To jest chyba taki leitmotiv i jedna z cech szczególnych początków III Rzeczpospolitej. To znaczy, no jeżeli nie jesteśmy na odpowiednio wysokim szczeblu tej polityki, to musimy po prostu zająć się przetrwaniem, ponieważ reformy Balcerowicza były jednak na tyle drastyczne dla społeczeństwa, no ludzie tam tracili do 30 czy 40% wartości gromadzonych środków realnych, płace spadały, pojawiło się nagle strukturalne wysokie bezrobocie, nowa huta jest miejscem 40 tysięcy ludzi zatrudnionych. To już nie jest to właśnie na słabość opozycji to trochę wygenerowało. Dlaczego tak się było? Znaczy słabość której opozycji? Tej najmłodszej? No ta najmłodsza nie miała wiele do powiedzenia, a ta starsza no po części to kooptowała. Czy trudno powiedzieć, kim był sam Balcerowicz, ponieważ był jakby neoliberałem, postkomunistą, to taka polska konstrukcja, ale jednak no, prawdą jest, że tą rzeczywistość społeczno-gospodarczą na początku lat 90. żerowała duża część dawnej opozycji, także poprzez to, że popierała, trochę nie miała wyjścia, tak? Ale te walki między tymi środowiskami o to, kto na przykład ma być prezydentem, czy Wałęsa, czy Mazowiecki, a do tego wszystkiego nikt nie pytał o to, to tak naprawdę i tak wszystko w ręku trzymał Leszek Balcerowicz, tak? Ja myślę, że wtedy stała się rzecz ważna dla opisu tego środowiska. To znaczy wtedy w ogóle ludzie się zaczęli skupiać bardziej na sobie.
znaczy na sobie, na żyć mniej grupowo. To jest tak, że ten bunt wtedy, o ile ten bunt lat 80. to jest organizowanie się, to jest tworzenie struktur, wydawanie prasy, wychodzenie na ulicę. Tak później w trzeciej RP to widzimy dzisiaj. No są środowiska, które są bardzo niezadowolone, bardzo sfrustrowane, które chętnie by tutaj widziały dużą zmianę, ale nie potrafią się zorganizować, nie potrafią zgromadzić ludzi, dlatego że ludzie dziś nie są skłonni do takich grupowych, do przeżywania grupowego. Protest się odbywa przed monitorem komputera, w komentarzach na Onecie, w bluzgach puszczanych, ewentualnie w wymianie informacji na Facebooku. A jeśli już ktoś uważa, że się nie da wytrzymać, on opakuje to bołek i jedzie do Anglii. Co prawda wtedy, tutaj trzeba też być pod uwagę, że wtedy komuna nie wypuszczała. Więc tutaj też nie wiadomo, czy gdyby wtedy można było wyjeżdżać, ile z tej opozycji by zostało. To jest to, że w pewnym momencie czerwoni zaczęli w sposób kontrolowany celowo wypuszczać na zachód, nawet na krótki okres do pracy, ludzi zaangażowanych mocno w opozycję. To już był okres, kiedy nie mogli zamykać do więzień, a wypuszczając kogoś na przykład do pracy w Anglii, no mieli go na ileś miesięcy z głowy i mieli potencjalną szansę, że tam zostanie. I tak jest, tutaj opisujemy taką sytuację. Strajki sierpniowe w Krakowie, huta ma stanąć, mówi się o tym, że stanie. Strajk jest w Jastrzębiu, strajk jest na Wybrzeżu. I Federacja próbuje wtedy zorganizować akcję wspierającą strajki. Co się okazuje? Z liderów Federacji w większości nie ma, ponieważ to są wakacje, to jest sierpień, wyjechali po prostu zarobić na to, żeby móc potem przeżyć następny rok. I cud zupełny, że Bogdan Romanowski nie był wtedy kojarzony przez bezpiekę z takim zaangażowaniem w opozycję, nie był kojarzony z FMW. I odmówili mu paszportu. To zupełny przypadek. Gdyby też Bogdan dostał paszport, no byłby duży problem z organizowaniem, bo wokół Bogdana zorganizowała się szybko ekipa, wydrukowali plakaty, ulotki, zaczęli organizować demonstracje. No gdyby i Bogdana nie było, to byłby duży kłopot. I no tak właśnie pisząc to myśleliśmy, no co by było gdyby i ile tej opozycji by zostało, gdyby można było wyjeżdżać. I za chwilę oddamy głos Państwu. Czekamy, więc za chwilę będą pytania, mam nadzieję. A tymczasem tutaj z ust współautora padło takie dwa kluczowe hasła na F: frustracja i fideszyzacja, tak? To znaczy, przypomina mi się taka anegdota z książki, jak FMW wybierała się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Przygotowali wielki transparent, taki spektakularny, Federacja Młodzieży Walczącej, tak? Byli bardzo z niego dumni, jak gdy go rozwinęli przed ołtarzem, okazało się, że młodzież jest napisane przez RZ. To się czasem zdarza. Ale to może być takim pretekstem do rozważań, czy nie zabrakło tej pracy u podstaw, czy zbyt duży nacisk nie położono na walki, na plakatowanie, ulotki, fantastyczne hasła. Młodzież z partią, tak? Było takie hasło w PRL-u, FMW dopisała się rozliczy, tak? To było strasznie błyskotliwe, ale praca organiczna mogłaby dać to, co miał Fidesz, tę podstawę do przetrwania transformacji. I tutaj mam wrażenie, że panowie troszeczkę ulegają takiemu determinizmowi, tak? Trzecie RP, no skupiliśmy się na sobie, mniej wspólnotowi i tak dalej, i tak dalej, ale to tak nie musiało wyglądać. Czego zabrakło, że FMW nie przetrwała, nie stała się takim Fideszem? Ja tylko wspomnę rzecz. Węgry 10 milionów mieszkańców, tak, i 10 tysięcy klubów obywatelskich dzisiaj. A my mamy co? Jeden klub wtorkowy, parę spotkań w Polsce i powiedzmy 200 klubów Gazety Polskiej na 40-milionowy naród. Czego zabrakło w tej fideszyzacji? Zapytam obu panów. Czy Federacji zabrakło moim zdaniem głównie przywódców? To znaczy zabrakło dojrzałości przywódców?
co, ci, którzy byli, byli zasłabieni? To znaczy, ci, którzy byli, byli świetnie się do tego nadawali, gdyby nie to, że za długo konspirowali. To znaczy, gdyby Federacja wyszła na powierzchnię od roku 87-88, gdyby tacy ludzie jak Włodek Pietrus, jak Piotr Kwugiel, jak Robert Kubicz, jak Kaśka Kubisiowska, Marcin Krzyżański, masa, Alek Kopacz, no masa ludzi, pewnie mi się oberwie, pewnie paru znaczących nie wymieniłem, ale to tak zawsze było. Gdyby ci ludzie byli kojarzeni, bo oni brali udział w demonstracjach, ale nikt nie wiedział, że oni są z referendum, nikt nie wiedział, jak się nazywają. Gdyby ci ludzie byli znani, byłaby to zupełnie inna pozycja wyjściowa w sytuacji takiej, no, fazji rewolucyjnej, jaka była w roku 88-89. Wtedy no, osobą tak kojarzoną na zewnątrz był Wojtek Polaczek. I właśnie to widać, jak ta jego rozpoznawalność, chociaż formalnie nie był jednym z liderów FFW, to paradoksalnie był osobą uznawaną powszechnie za lidera i był jedyną osobą kojarzoną z Federacją. Sami ludzie z Federacji, na przykład nawet już na początku lat 90. jak słyszeli, to opowiem, bo to sam Robert mówił, o Robercie Kubiczu, to w ogóle mi nie znamy. Byli w tej organizacji, on był ich nierzadko i szefem. Natomiast tkwienie w konspiracji spowodowało to, że w momencie, kiedy trzeba było wyłożyć karty na stół, no to były to blotki. Co na to dziennikarz? Problem chyba też jest taki, że Kraków i Nowogródka to nie Warszawa. To znaczy w tym sensie, że z tych młodych środowisk opozycyjnych końca lat 80., początku lat 90., no jednak troszkę ludzi z tego najmłodszego pokolenia weszło później do tej wielkiej polityki i do tego establishmentu III Rzeczpospolitej. No myślę choćby o pokoleniu Pampersów, tak? Czy o tych, którzy jakoś tam swoimi kanałami z Gdańska do Warszawy się przedostawali w Ruch Młodej Polski na przykład. No nie wiem, może umieli nosić garnitury, a faceci z Nowej Huty jeszcze wtedy tego nie potrafili. No ale w każdym razie wydaje mi się, że część tego pokolenia wtedy między 25 czy tam 20 którymś a 30 rokiem życia, no jakoś tam znalazło w większości w Warszawie właśnie jakieś swoje drogi do kooptacji. Chociaż przecież z Krakowa także dobierano ludzi do MSW z Ruchu Wolności Pokój. Z takim przekosem mówił Paweł Kurzyniec, że jego koledzy anarchiści nagle tam wija Jan Maria Rokita i Krzysztof Kozłowski dostawali się do struktur politycznych tego nowego państwa. Dlaczego nie udało się to w większości ludzi z Federacji? Prawda jest taka, że w III Rzeczpospolitej tak naprawdę nieliczna grupa obywateli ma wpływ na rzeczywistość państwa, który przedstawia się jako demokratyczne. Nie mówię tutaj niczego niezwykłego, więc dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej? W tej książce wspomniany jest na przykład jeden z słuchaczy obecnego spotkania, no i organizatorów. Leszek Jaranowski siedzi vis-a-vis mnie na Rogowackiej, Informackiej. Leszku, dlaczego ty nie jesteś przedstawicielem establishmentu? To znaczy nie jesteś jako członek FMW, ale jako ten drukarz, ten kontakt opozycjonista z Nowej Huty. Czemu ty nie wziąłeś tej pałeczki, żeby wpłynąć na rzeczywistość po 89 roku? Czemu siedzisz nadal w podziemiu i drukujesz? Nie siedzę w podziemiu i nie drukuję. Ale musiałeś mnie wywoływać. Taką krótką historię opowiem i ona, myślę, wytłumaczy tą sytuację. Dlaczego to tak jest ze mną i z wieloma moimi przyjaciółmi. Jak się zbliżała ta końcówka, ten czas Magdalenki, Okrągłego Stołu, tej transformacji, przemiany, jakby to nie nazwać, mała dygresja, 3 czerwca, dzień przed wyborami, razem ze świętej pamięci Krzysiem Kondrasiem Dzikusem, plakatowaliśmy w nocy za komitetem
obywatelskim po to, żeby 4 czerwca wiadomo, co się stało, prawda? A zarówno Krzysiu, jak i ja byliśmy przeciwnikami, Maćku, to nie stoi w sprzeczności. Po prostu, jak wszyscy ci, którzy nas otaczają i którzy w jakiś sposób mają nad nami władzę, zdecydowanie, że idą do wyborów, no to w ostatnim momencie co ja mogę zrobić? Mogę tylko poprzeć naszych. To by a propos tego, co ty mówiłeś o Polaczku. Głosowałeś w tym leżące? Nie głosowałem. Miałem przeciwną problemą z drogi przeciwko Magalecy. To jest jakby inna sprawa. Wracając do tego starego twojego pytania. W tamtych czasach, tuż przed tym zakrętem, odbywało się dużo różnych spotkań z tak zwanymi ludźmi młodymi. Myśmy nazywali je ołowymi w Krakowie. Najlepiej nie podam tego nazwiska, bo ta osoba już nie żyje. Ta osoba już nie żyje. W każdym razie pani doktor podmówiła nam publicznie i otwarcie. Chłopaki, jest czas na walkę, jest czas na budowanie. Czas na walkę się kończy. My wam bardzo dziękujemy. Chwalimy was, nisko się kłaniamy i przepraszam, użyję takiego dziwnego określenia. A teraz pójdźcie do łopaty, do maszyn, do roboty, a my, ludzie mądrzy i wykształceni, zajmiemy się tam Polską. To jest odpowiedź. Pytania, komentarze. Czekamy na głosy z sali. Natomiast też moje pytanie prowokacyjne ma na celu dociec, czy na ile to system, władza, zmiana pokoleniowa o tym zadecydowała, a na ile brak pewnej organizacji i struktur, no widać to właśnie po 25 latach, jest jeden klub wtorkowy, a nie 10 tysięcy klubów wtorkowych, jest jeden Adam Kalita, a nie 10 tysięcy w różnych miejscowościach i nie można tego do końca scedować na okoliczności, tak? Bo mieliśmy na nie wpływ, tak jak Federacja Młodzieży Walczącej miała wpływ na wydarzenia w Krakowie i w Nowej Kucie. Tak jak upamiętniano z roku na rok śmierć Bogdana Włosika, ryzykując, dbając o tę wspólnotową świadomość, tożsamość i upamiętniając człowieka, tak dzisiaj często zaniedbujemy to z jakichś powodów. No chyba jest jakiś defekt po naszej stronie, defekt w organizacji, defekt w strukturach, a nie tylko możemy przerzucać tę piłeczkę na tamtą stronę, że to okoliczności, tamci i tak dalej. To chyba też jest problem tego, że państwo prowadzi bardzo słabą politykę historyczną. No jeżeli spójrzmy na kwestię na przykład Powstania Warszawskiego, to duże filmy na ten temat. Dobrze. Przerwało panu Wołoćko. Ja tylko powiem, że w XIX wieku państwo też nie wspierało polityki historycznej, a Polacy prowadzili ją sami. Wieczne scedowanie na państwo, ale tu chyba przebija linia polityczna nowego obywatela. Znaczy linia polityczna nowego obywatela jest taka, że najważniejsza jest samopomoc i samoorganizacja społeczna. Natomiast podobno żyjemy w wolnym państwie i ta samopomoc i samoorganizacja społeczna powinna ewoluować w stronę przyjaznych obywatelowi, samoświadomych struktur politycznych, publicznych. No jest trochę tak, że ta pamięć historyczna nie interesuje większości społeczeństwa, także dlatego, że na przykład kwestia Powstania Warszawskiego do dyskusji publicznej w takiej formie, jaką znamy teraz, no wróciła stosunkowo niedawno, ponieważ dopiero teraz znalazły się pieniądze na duże filmy na ten temat. Jak młodzi ludzie mają o czymkolwiek rozmawiać ze sobą w takich rozmowach codziennych o innych rzeczach niż to, co widzą w serialach, niż to, co obserwują w galeriach handlowych, jeżeli na przykład nie dostają masowego, dobrego kina, które ich zainteresuje, które spowoduje, że zaczną rozmawiać, że zobaczą w ludziach sprzed 30, 40, 50, 60 lat kogoś, kto miał podobne problemy jak oni, kto podobnie kochał, nienawidził i tak dalej. Podobne. No, naszym problemem jest to, że naprawdę, że państwo, ale także różne organizacje społeczne wydają stosunkowo niewielkie
pieniądze. Przecież o takiej książce powinien powstać, mógłby powstać cały serial dokumentalny. O wielu innych. Tymczasem jaka jest polska produkcja dokumentalna, która jest pokazywana przez polskie telewizje? No takie filmy jak Pod prąd na przykład. Jak często są emitowane? Ta książka powstała bez złotówki dotacji państwa. I to jest też ważne, bo jeżeli mówimy o... Znaczy, no z jednej strony można, bo trzeba, bo jest taka konieczność, ale to jest patologia. Znaczy, jeśli mamy, tu za ścianą mamy instytucję, która ma wielomilionowy budżet i która dotychczas nie wydała żadnej monografii, ani jednej monografii organizacji opozycyjnej Krakowa lat 80. Mamy Polską Akademię Nauk zatrudniającą też całe rzesze historyków. Czemu te monografie nie powstają? Czemu, jeżeli już się coś ukazuje, to jakieś zupełnie śmieciowe, najczęściej wybory dokumentów esbeckich, które po prostu normalny człowiek nie kupi, nie będzie czytał, to jest absurd. Ale przecież jeżeli telewizja publiczna wydaje pieniądze na serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który pokazuje jeszcze zupełnie inną, odmienną od naszej politykę historyczną, zamiast pokazać, nie wiem, zrobić dokument o polskiej opozycji końca lat 80. Tutaj ja bym nawet został przy tych książkach. To jest to, że to jest pytanie, też sobie zadajemy pytanie często, dlaczego zadawaliśmy, czemu takie monografie nie powstają? Z prostego powodu. Gdyby powstała, mam nadzieję, że kiedyś wreszcie powstanie, monografia Solidarności Małopolskiej Stanu Wojennego, to nikt nie mógłby bezkarnie opowiadać bzdur o tym, jakim był wielkim działaczem. Bo wtedy można by sięgnąć do indeksu nazwisk i sprawdzić. Dziś każdy może powiedzieć, byłem wybitnym działaczem niepodległościowego NZS-u. Jak to zweryfikować? Ktoś mówi tak, ktoś mówi się w śmak. Kolejna rzecz, druga, kwestia agentury. Pokazaliśmy tu dość precyzyjnie, przynajmniej staraliśmy się, pracę operacyjną bezpieki przeciwko Federacji. No ze smutkiem trzeba powiedzieć, że duża część agentury wokół FMW to byli ludzie ze struktur Solidarności. W trakcie tego nagle okazuje się, to opisujemy, wymieniamy dwie osoby ze ścisłego kierownictwa Podziemnej Solidarności Małopolska, KS-u. Dwie osoby ze ścisłego prezydium, które były przez długie lata zarejestrowane jako tajni współpracownicy bezpieki. Czemu na ten temat... Aha, no jedno nazwisko jednej z tych osób, jeżeli stukamy w internecie, sprawdzimy na przykład w Encyklopedii Solidarności, to się okaże, że był wybitnym działaczem opozycyjnym. Słowa nie ma o tej rejestracji trwającej od 81 do końca komuny, no więc to... No to nie jest sprawa taka, że ktoś się przypadkiem przyplątał, gdzieś coś, no to już jest ponad 8 czy 9 lat tajnej współpracy. Po prostu, dopóki nie wymrą ludzie, którzy w tym uczestniczyli, a dziś są w strukturach odpowiedzialnych za to, którzy mogliby o tę pamięć historyczną dbać, to te sprawy, jak sądzę, torpedują, bo dla mnie innego wytłumaczenia nie ma. Czy są pytania z sali? Dzielą nas w przeglądzie, ja nie będę widział, kto mówi, ale słuchamy uważnie. Prosimy o głos. Dobry wieczór. Nazywam się Ewa Mirek i tak się stało, że stan wojenny spędziłam w Kucile. Przeczytałam panu książkę. Przede wszystkim chciałam podziękować Federacji Młodzieży Walczących za to, że we wszystkich manifestacjach w Krakowie było nam raźniej na duszy, jakby się zjawialiście. Naprawdę, podnosiliście na duchu. Ja pochodzę z Krakowa, gdzie to była konieczność życiowa, że tam pracowałam, akurat trafiłam na stan wojenny. Kupiłam oczywiście waszą książkę, no i tam w tej książce są dwie rzeczy, które chciałabym zapytać, a mianowicie. Znaczy ja byłam do pewnego momentu, pracowałam w Hucie, byłam członkiem Solidarności, potem już byłam na rencie, tak się złożyło, no ale w jakiś tam sposób śledziłam to, co się w Hucie działo. Byłam dość dobrze związana z Jaśkiem Sajką, pracowałam na Zimnej.
I tu są takie dwie rzeczy, przeczytałam. Jedna rzecz to jest taka, że niejaki pan był Ryszard, był przewodniczącym Solidarności 80. Ja z Solidarności 80 nigdy nie byłam, już wtedy byłam na Lencie, ale jak mówię, obserwowałam to, co się tam działo w jednym i drugim związku. Więc z tego, co ja sobie przypominam, sprawdziłam to byłego przewodniczącego Solidarności 80, pana Kucharskiego. Ten pan nigdy nie był przewodniczącym 80. Zresztą jest tu, tutaj ważny Staszek Dęk, kto może coś na ten temat powiedzieć. A sprawa druga, to tu przewija się temat Rzeczuwańca. Więc ja akurat mam taką... chyba to z tego roku była dziennika, takie, że tak powiem, CV pana Rzeczuwańca napisane przez pana Rokitę. I teraz, gdyby pan był uprzejmy, mógł to odczytać, bo to tak jest sprawa taka, no, kontrowersyjna z tym panem Rzeczuwańcem. Ojej, to znaczy przeczytać tego nie przeczytam, bo to jest dość długi, to jest dość... No tam między innymi jest napisane, że to on faktycznie, tak jak po hucie chodziły wersje, że to on podpalał faktycznie. Znaczy, jeśli mogę... Rokita to potwierdza, a poza tym, że nie ma na niego żadnych dokumentów. Czyli on jeżeli, zniknął... Jeżeli mogę to, powiedzieć no. Na temat akurat Andrzeja Szewczuwieńca, trochę wiem i te sprawy również badałem w archiwach esbeckich, które są w Instytucie Pamięci Narodowej. Poza tym znałem go jeszcze wtedy, kiedy był w Polsce. Szewczuwianiec to jest przykład człowieka, któremu komuna złamała życie. Bezsprzeczne, w jego życiorysie jest wiele rzeczy niejasnych, ale bezsprzeczne jest jedno. Mieszkał w Szczecinie, był studentem Akademii Medycznej, zaangażował się w ruch w 68 roku, w 70. Został zamknięty do więzienia. Od tego czasu, znaczy został natychmiast relegowany ze studiów. Od tego czasu był no, do końca PRL-u inwigilowany. Bardzo możliwe, znaczy wiemy dziś, że w pewnym momencie miał sprawy kryminalne, za które też już w trzeciej RP siedział. Natomiast opowiadanie przez wielu ludzi z Solidarności, zwłaszcza Solidarności Nowochódzkiej, o Szewczuwieńcu jako o agencie służb bezpieczeństwa nie ma absolutnie żadnych podstaw. Przepraszam. To samo słyszałem od Ryszarda Bociana osobiście. Nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, żeby Szewczuwianiec był agentem SB. Co więcej, są dokumenty świadczące o tym, że był rozpracowywany, był osaczany, były przeciwko niemu sprawy różne kombinacje operacyjne prowadzone. Tam były sprawy takie, że na przykład w pewnym momencie zniknęły pieniądze, to już po strajku, który wywołał, bo wywołał strajk w hucie w 1988 roku, bezsprzecznie on, to zrobił to, czego się nie udało wielkim przywódcom ogromnej organizacji podziemnej Solidarności przez 6 lat. Zatrzymał hutę, później była, gdzieś wyjechał na jakieś spotkanie, przywoził pieniądze dla Solidarności huty, nie pamiętam, z Bielska czy skądś, i tych pieniędzy nie dowiózł. Jego oskarżono o, koledzy z Solidarności dowiedzieli się o tym, zapytali go, on powiedział, że zatrzymała go po drodze bezpieka i mu te pieniądze zabrała. Wtedy było oczywiste, że po prostu te pieniądze ukradł, że zmagasował. Dziś, kiedy wiem, jaka była sytuacja, jak był ścigany przez bezpiekę, jak był osaczany, nie wiem, czy to nie była prawda. Czy to nie była prawda, że oni mu te pieniądze zabrali po to, żeby go skompromitować. A on był za słaby, żeby przyjechać od razu, powiedzieć, zatrzymali mnie, zabrali mi. Próbował to jakoś, nie wiem, kombinował, może, że gdzieś, nie wiem, te pieniądze zdobędzie, że coś, że sprawa przyschnie. Być może to był tylko błąd. Więc dziś nie wiemy, czy był, czy ukradł te pieniądze, czy to był błąd. Myślę, że to raczej był jego błąd. Później już w trzeciej RP dopuścił się przestępstw pospolity, był za to poszukiwany, do dzisiaj jest poszukiwany listem gończym. Natomiast te dwie sprawy zdecydowanie bym rozdzielał.
tak jak w każdym przypadku, tak jak nie łączyłbym, przepraszam za porównanie, może niezbyt szczęśliwe, ale nie łączę działalności, chwalebnej działalności opozycyjnej Barbary Labudy z jej działalnością w SLD czy wokół Aleksandra Kwaśniewskiego w III RP. Tak samo nie łączę wielkich rzeczy, które zrobił Szewczuk-Janiec, robiąc ten strajk, bo to była wielka rzecz. Nie łączę z jego późniejszą przeszłością kryminalną. Na pewno jest to człowiek, nad którego życiorysem warto by się pochylić, warto by to dokładnie zbadać, a myślę, że wiele osób z Solidarności powinno powiedzieć mu przepraszam. Ja tu znowu wychodzi brak tej monografii, która by się przydała. Prosimy bardzo. Jeszcze przepraszam, bo sekund, jeszcze jednym zdaniem o przypadku tego Ryszarda. Ja nie pamiętam, jak to jest zapisane w książce, być może to gdzieś pada, że on był chyba wiceprzewodniczącym tej Solidarności 80. Na pewno Solidarności 80 aktywnie działał. Później zresztą nawet jest na zdjęciach wspólnych akcji z FMW. Później działał w samoobronie, wylądował zdaje się u Tejkowskiego. I kandydował z list SLD. Lat temu, nie wiem, 6 czy podczas wyborów samorządowych, nie tych ostatnich, tylko zdaje się poprzednich albo jeszcze wcześniejszych, kandydował na z list SLD. Ja tu się właśnie odnośnie tego Bartosiaka, bo się przedstawię, jak to powiedzieć, jestem jednym z członków 80-tki, zakładałem tą 80-tkę na Łucie. Razem z Szewczułańcem, z Mirkiem Kucharskim, tam Krzysiek Jesz, był oczywiście Bartosiak wtedy, Emil. Coś jest sprzęt. Tak jeszcze do roboty. Był oczywiście wtedy Emil Bartosiak. Tylko takie pytanie mam do pana Maćka tutaj. Bo tam, jak w tej książce czytałem, pretezją trzymałem. Ale słyszałem o tym właśnie, że tam powołał się przewodniczący 80 i tak dalej, wtedy na Hucie i tak dalej. To jest nieprawda. Przewodniczącym Solidarności 80 na Hucie pierwszym był Szewczułaniec, Andrzej Szewczułaniec. Robił dużą robotę i tak jak tu koledzy mówili, można mu tam wiele rzeczy zarzucać. Zarzucałem oczywiście KRH i tak dalej, bo jakby to nie było, była to alternatywa dla Solidarności do KRH. Byliśmy tutaj taką opozycją dla nich wtedy. Nie zgodzimy się na okrągły stół, na wiele innych rzeczy i stąd powstała ta 80. I tu zarzucali nam wtedy, choć tak jak mówię, nie do końca wtedy wiedzieliśmy, rozważali taką możliwość, że tą 80 zakłada Esbecja i tak dalej. Pytanie zachodziło takie, chodził wtedy między innymi pan Gil, paru panów tam z KRH chodziło i tak dalej. Twierdzili, że tą 80 zakłada Esbecja. Więc się pytam, skąd wtedy, kiedy już nie było IPN-u i tak dalej, być może w 90 rok mogli dostać mieć taki akt i oni wiedzieli. Ale nie sądzę, właśnie. To było po prostu pomówienie, tak właśnie. Na tej zasadzie jak Szewczuk-Janica. Później, rozumiem, w KRH był Kucia, Marek Kucia, który okazało się był agentem tak samo. Lewą. Nie tylko on. Nie tylko on. Dlatego tu bym chciał po prostu, nie wiem, sprostowania, bo tu, nie pan z nim rozmawialiście na ten temat. Była to osoba naprawdę szkodliwa, jak się okazało, bo podczas pierwszego strajku głodowego na Hucie, kiedy rozpoczęliśmy o surowcową, o to, żeby Huta była w pełnym cyklu produkcyjnym, no rozchodził, po prostu takie paszkwile roznosił na nas i to do KRH. Że szkoda mówić. Dlatego... Przepraszam, znalazłem ten fragment. Tak? To znaczy, jest to sam Bartosiak w rozmowie ze mną mówi, potem byłem przewodniczącym Solidarności 80 w Hucie. I rzeczywiście pan ma rację, to jest nieprawda. To jest nieprawda. To znaczy, on skłamał, przepraszam, to znaczy nasza wina, że powinniśmy byli to wychwycić, powinniśmy dać przypis. Szkoda, że ja byłem w 80 latach, byłem w tej grupie Włodka Pietruca, tej nowochódzkiej razem z kolegą, co siedzi i tak dalej.
Także... Natomiast my tu w żaden sposób nie dyskredytujemy Solidarności 80, to po prostu tylko padło słowo, rzeczywiście ma pan rację, bo teraz ja sobie przypominam, że oczywiście tak, tak było, że Szewczywianiec i potem Kucharski, tak. Tak, był Szewczywianiec, był Kucharski i w zasadzie... I to tu Bartosiak po prostu i w zasadzie w tych latach tyle osób było. A on już po czym, gdy zaczęła się pierwsza wódówka z całej budowy na Hucie, była pierwsza wódówka, można powiedzieć, po stanie wojennym, na Hucie, w obronie Huty, w obronie Słowcowej. On wtedy później odszedł, bo no nie wiem, coś tam nie pasowało lub miał jakieś tam inne cele do zrealizowania. Także na ten temat to chciałem po prostu wyjaśnić, że tam na każdym... Dziękujemy za ten głos. Właśnie to są te spotkania i następne wydania będą mogły uwzględniać głos bohaterów. Młodych Petrów, tak Artur też może potwierdzić, bo też na sytuację... Ja to pamiętam. Bardzo dziękujemy za ten głos. Prosimy dalej o pytania i uwagi. No nie. Jeszcze jest pani. O, przepraszam. Panowie są w takim wieku, jakim teraz, jakim ja byłam wtedy, kiedy właśnie Federacja Młodzieży Niewalczących działała. I pozwolę sobie na taką refleksję. Byli tam rozmaici ludzie i tacy odpowiedzialni, tacy jak panowie tu i inni, bo zaczęłam wtedy pracować jako nauczyciel akademicki po stażu na prowincji w byliakiej szkole, ale obserwowałam, kto się angażuje. Więc ludzie, którzy mieli wysokie wyniki w nauce i byli bardzo zrównoważeni, z pewnym dystansem do tego podchodzili. Natomiast dosyć masowo tacy, którzy uważali, że studia to jest trochę okazja do zabawy. Więc oczywiście oni także szli i trudno było ich wtedy rozróżnić. I być może ci, o których tutaj była mowa, to właśnie ta kategoria. Nie było też czasu na dyskusję, bo to była trochę żywiołowa organizacja. Ją życie wytworzyło. I dobrze, że panowie to napisaliście, bo to za jakiś czas, za parę dziesiąt lat będzie miało charakter źródła, bo pisali ludzie, którzy sami to przeżyli i z autopsji to pisali. Ale to jest jeszcze opracowanie takie bardzo gorące, bo właściwie piszecie panowie o sobie jako o bohaterach tych zajść. A miałam takie wątpliwości, na przykład przychodząc około domów studenckich, przyjeżdżam samochód policyjny, niesamowity hałas z wszystkich otwartych okna w DS-ach z wyrazami wulgarnymi. Więc sobie myślę, powiedzą, że chuligani, dlaczego wy się tak zachowujecie? Szanujcie się, ale tak właśnie bywało. Kiedyś także oddelegowano nauczycieli, żeby poszli do domu studenckiego i rozmawiali ze studentami. Oczywiście oddelegowano tych, którzy byli wyraźnie prawicowi, bo się bano innych oddelegować, chociaż wtedy jeszcze się tak nikt nie deklarował jak dzisiaj. No to poszłam z kolegą, z którym współpracowaliśmy, że tak powiem, na tej strunie, jednakowo graliśmy do domu studenckiego, gdzie nasi studenci przyjęli nas bardzo życzliwie i myśmy im powiedzieli, no to róbcie dobrą robotę, ale organizujcie się, żeby coś z tego było, a nie tylko krzyki, hałas i alkohol, bo jeszcze używali alkohol, żeby sobie dodać animuszu, nie wiem z jakiego powodu. Także takie rozmaite wrażenia się ma, ale bardzo wielkie dzięki, ja jako historyk, ale za 100 lat, kiedy mnie już nie będzie i przyjdą inni, to będą mieli znakomity materiał, bo te akta z pierwszej ręki, że tak powiem, te różne dokumenty kancelaryjne, to nie jest to, co jeszcze przeżycie, które panowie w to włożyliście. No wielkie dzieło, trzeba mieć dobre oczy, żeby to czytać, ale bardzo interesujące. Wielkie dzięki wszystkim panom. Jeśli można, pani profesor, powiem tylko tyle, że przepraszam, ja nie mogę wstać, bo tutaj nie bardzo mam jak. Raczej ja należę do tych, którzy właśnie używali alkoholu i też czasem brzydko mówili i też różnie się losy potem toczyły, ale jakoś wyrośliśmy na ludzi, więc myślę, że warto było. Nie wolno zapominać o tym, że FMW to także samokształcenie. To duszpasterstwo w Mogile, gdzie dzięki ogromnej pomocy
tamtych księży, ojca Mynarza przede wszystkim, gdzie odbywała się wielka robota właśnie samokształceniowa, łącznie z korepetycjami z przedmiotów nie tylko nie wiem, historii czy języka polskiego, jak tam zakładanych wówczas, ale po prostu mające na celu pomoc w nauce ludziom, którzy byli zaangażowani w działalność. Też z matematyki, fizyki. To są wydawnictwa, świetne gazety FMW, które naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak na prasę podziemną. Więc to nie tylko zadymy, to też była działalność no, jak najbardziej intelektualnie na poziomie. Jako, że będziemy zmierzać do końca, pozwolę sobie zadać być może ostatnie pytanie. Ponieważ tutaj Leszek Galanowski mnie zapytuje po każdym spotkaniu, czemu młodzież nie przychodzi, więc może spróbujemy też spojrzeć trochę w przyszłość na podstawie tej książki, bo uważam, że to jest kapitalny materiał na diagnozę społeczną i na receptę. Państwo tu często podkreślaliście, że państwo nie pomaga. I to jest prawda. I lata 80. też były takie, że państwo nie pomagało. Państwo bardzo, bardzo przeszkadzało. A jednak, i to jest niesłychane, ja to musiałem przeczytać kilka razy, żeby uwierzyć, żeby zrozumieć. Tam pojawiały się w środowisku opozycyjnym FMW pomysły wybudowania domu, tak na Orawie. Tam, żeby mieć własne miejsce spotkań, obozów i tak dalej, żeby składki organizować. To znaczy, był taki plan maksymalistyczny, była jakaś idea, że bez względu na okoliczności my stawiamy sobie dalekosiężne cele. To się wtedy nie udało tam z różnych oczywiście względów, ale żeby nie popadać w defetyzm, że nie ma pomocy państwa, wychodzą takie książki, bohaterowie takich książek mieli też wysokie aspiracje. Moim zdaniem to jest jeden z wniosków dla współczesnego młodego czytelnika, żeby stawiać sobie te cele i nie ograniczać się do stwierdzenia, że tamta strona ma przewagę. Czy pan jako autor i słuchacz tych bohaterów książki miał jeszcze też podobne refleksje? Tu jeśli chodzi o tą samoorganizację, to warto powiedzieć o roli Stowarzyszenia FMW i przede wszystkim Roberta Kubicza, który mu kierował bardzo długo i który doprowadził do wydania tej książki. To jest przykład, że można, ale niestety takich przykładów jest niewiele. To jest tak, że no ja niestety byłbym bardziej za tym, żeby naciskać na państwo, żeby wywiązywało się ze swoich obowiązków w tym względzie. Ale ponieważ jestem umiarkowanym optymistą, a usłyszałem ostatnio od Ojca Świętego, że katolik nie powinien narzekać, więc oddaję mikrofon. Krótko. To powiem, napisał klasyk. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. I uważam przy okazji, że prawica, różne nurty prawicy i tak są w kwestiach tożsamościowych zdecydowanie do przodu w porównaniu ze środowiskami lewicowymi, które przez całe lata 90. i trochę później szły na pasku SLD, czyli tą pamięć historyczną miały uformowaną taka, a nie inaczej. Przyznam bez bicia, że swoją własną karierę dziennikarską taką poważną zaczynałem w Trybunie i to trwało jakieś półtora roku. Już trzeci RP. Później był taki czas trochę takiego kosmopolityzmu, a krytyka polityczna. Dopiero od niedawna ktoś bardziej serio z tych młodszych na lewicy traktuje kwestie na przykład niepodległościowe całej olbrzymiej tradycji niepodległościowego PPS. Myślę, że kiedy w przyszłości zderzą się ze sobą taka silna tożsamościowa lewica patriotyczna i silnie tożsamościowa prawica, no to wtedy dopiero zacznie się ciekawie i mam nadzieję, że tego dożyje. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Ja nie widzę, czy pan Adam Kępa widzi jakieś pytania? Szanowni Państwo, tylko jeszcze słówko na koniec, żebyśmy podziękowali współautorowi, który jest z nami obecny, panu Maciejowi Gawlikowskiemu, bo... I nieobecnemu Mirosławowi Lewandowskiemu.
tak, i nieobecnemu Mirosławowi Lewandowskiemu za wskrzeszenie tego, co starało się być zapomniane przez przeciwne nam środowiska i tchnięcie tej dynamiki nadziei na przyszłość, bo to jest książka, która ma przed sobą przyszłość. Także gorące brawa dla autorów. Jeszcze zapraszam, że książkę można tu kupić, nie? Po obniżonej cenie, także zapraszam. Maciek ma jeszcze trochę czasu, książkę podpiszę. A ja Państwa zapraszam za tydzień na Wigilię do krakowskiego klubu sportowego. Dziękuję bardzo. Będzie kawał. Na przyjście.